Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Jest to oczywiście zapowiedź kolejnego meczu Wisły Kraków. Meczu moim zdaniem arcyważnego, bo gramy z liderem, czyli Arką Gdynia w tym momencie, która na swoim koncie ma 43 punkty, a rozegranych spotkań 22. Wisła dla zobrazowania sytuacji ma 37 punktów, więc jakby tutaj nie da się ukryć, że jest to taki mecz bardzo ważny, no bo zbliżamy się bardzo mocno do tutaj lidera, czyli właśnie Gdyni, do Arki Gdyni. Nie musimy kończyć, jak to się będzie kończyła ta pewna przyśpiewka, ale tutaj nie o to chodzi, żeby tutaj sobie dogryzać, bo mecz może być naprawdę, naprawdę ciekawy, bo Wisła Kraków, to nie jest tak, że ta Wisła Kraków gra coraz gorzej. Myślę, że ten mecz Odrą Opole nie był zły, jakby do 70 tam powiedzmy 5 minuty, albo nawet do tej 70 minuty, to naprawdę dobrze wyglądało, brakowało takiej finalizacji, brakowało tego wykończenia, ale generalnie no gdzieś tam kontrolowali ten mecz i myślę, że to jest taki dobry prognostyk, aczkolwiek co jest plusem tego spotkania dla Wisły Kraków? No, Arka Gdynia na pewno to nie będzie zespół, który zamuruje bramki i będzie czekał na kontrę. To będzie zespół, który będzie też chciał narzucić swoje tempo gry. I jakby to jest szansa dla Wisły Kraków, że właśnie to Wisła Kraków będzie w stanie trochę właśnie z kontry, będzie w stanie zaskoczyć. Będzie na pewno o to łatwiej niż z zespołami, które jednak murują swoje bramki, które grają tak trochę bardziej pod taktyczniej, bardziej tak właśnie w taki sposób, żeby właśnie wymęczyć rywala, a potem jedna kontra, czy na stałe fragmenty gry. Tu będzie łatwiej, bo wiadomo, że Arka Gdynia też będzie groźna z tych stałych fragmentów gry, więc na to też trzeba będzie uważać, ale na pewno też będzie chciała grać taką otwartą piłkę. Na pewno nie będzie na takiej zasadzie, że Wisła Kraków będzie cały czas konstruowała akcję, a Arka będzie czekała tylko na ewentualne błędy. Także zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. No, nie ukrywajmy, że mecze zawsze z Arką Gdyni, Arką Gdynia a Wisłą Kraków są dosyć emocjonujące, bardzo, bardzo emocjonujące, czasem naprawdę są fajne wyniki i są to czasem ciekawe mecze, czasami też nie, czasami są to takie mecze, które wolelibyśmy o nich zapomnieć, albo myślę, że też kibice Arki również, także jakby wiadomo, Wisła na pewno ma duże szanse w tym spotkaniu, tylko musi zagrać naprawdę dobrze i poprawić te elementy, które wcześniej nie funkcjonowały, czyli to wykończenie, to ostatnie podanie. No ogólnie, żeby ten też pomysł na grę był jakby, no tego się nie spodziewam, ale byłoby miło, gdyby faktycznie Wisła była przygotowana pod konkretnego rywala, bo na pewno zawodnicy Arki Gdynia to nie są byle grajkowie czy grajcy, bo są naprawdę groźni i właśnie teraz troszeczkę o Arce Gdynia, bo naprawdę jest kilku zawodników, których bym się troszeczkę obawiał, przede wszystkim Karol Czubak. No jego to się boję i powiem szczerze, mam, jak sobie o nim myślę w tym spotkaniu, to naprawdę mam, no mam koszmary, że tak powiem, także tutaj trzeba uważać. Na pewno jest też Janusz Gol, który no, on nie zagra całego meczu, ale jest to zawodnik doświadczony, jest to zawodnik, który na pewno nie panikuje, więc na pewno taki, no, akurat tutaj uważam, że to już jest raczej jakiś taki jego ostatni etap taki poważny w karierze, ale na pewno Janusz Gol potrafi jeszcze grać piłkę i na pewno dlatego występuje bardzo często w podstawowym składzie. Jest też Olaf Kobaski, czyli napastnik, który też się bardzo dobrze zapowiada. No i tak naprawdę jest jeszcze parę innych, nie wiem, jest Milewski, który bardzo dobrze wygląda. Dobrotka. Ja uważam, że na pewno defensywnie oni się trochę bardziej bronią niż my, no bo jak popatrzymy na naszą defensywę w ostatnich meczach, jest ona taka dosyć elektryczna. O ile Joseph Kolej gra fajnie, no to już na przykład Alan Uryga ostatnio trochę zalicza delikatny zjazd, jest po prostu trochę taki niepewny, ale generalnie ci zawodnicy są ciekawi, a jak prezentowały się wyniki Arki Gdynia, bo to też myślę ciekawa sprawa. No słuchajcie, tutaj jakby nie ukrywajmy, że no Arka potrafi wygrywać wysoko. Potrafi wysoko wygrywać, między innymi ze Stalą Rzeszów wygrała 5-1. Była w stanie wygrać również z Polonią, tak? Też bardzo wysoko, 3-0. I potrafili również wygrać z GKS-em Tychy. Także naprawdę wyniki dosyć dobrze się prezentują. Jakby no punkty mówią same za siebie, tak? 43 punkty.
to jest niezły wynik. Lechia ma 41 punktów, GKS Tychy 40, tutaj Motor Lublin 39, no i Wisła 37. Także ten mecz jest bardzo istotny, no bo Wisła się wtedy zbliża na 3 oczka i naprawdę będzie to duża szansa dla Wisły Kraków na to, by jeszcze sobie jak najbardziej się liczyć w tym awansie bezpośrednim, aczkolwiek, no wiadomo, to też nie jest tak, ja nie powiem w ten sposób, że jak przegramy ten mecz, to awans bezpośredni papa. Bo nie, bo to jest pierwsza liga, tu się naprawdę może jeszcze wiele, wiele zdziałać, ale dobrym to nie byłoby, by Wisła ten mecz wygrała. Ale oczywiście, słuchajcie, no gramy w Gdyni, trudny teren, Arka też no, potrafi strzelać bardzo dużo bramek, ta siła ofensywna Arki Gdynia jest naprawdę bardzo i to bardzo dobra, ale wierzę w to, że Wisła ten mecz wygra. Tak wygląda zespół właśnie Arki, dosyć dobrze trzeba powiedzieć wygląda ten zespół, na pewno ta siła jest niesamowita i na pewno jest to takie, jest to dla nich na pewno miłe zaskoczenie. Dlaczego? No bo ten klub przechodzi pewne swoje problemy, dalej te problemy są, ale jakby no wyniki trochę ten obraz jakby zamazują, wiadomo o co chodzi. No i słuchajcie, no też trzeba powiedzieć, trenerem jest były piłkarz Wisły Kraków, czyli Wojciech Łobodziński, także to też taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. Ale dobra, słuchajcie, skupmy się teraz na Wiśle Kraków, bo wystarczy o tej Arce, bo nie ukrywajmy, że sytuacja Wisły kadrowo wygląda bardzo i to bardzo źle, ponieważ tak, w tym meczu nie zagra Kamil Broda, chociaż tutaj coraz bliżej, że tak powiem, do powrotu. Nie zagrał już Miki Wilar i tutaj sytuacja analogiczna, też ten powrót jest coraz bliższy. Nie zagra Wulnet Basza, Bartosz Talar, Patryk Goguł, Dawid Żunka czy Igor Sapoła. Więc ta lista jest bardzo długa, więc ten szpital no, jest niezmiernie widoczny, więc tutaj no niestety no jest źle, jest źle, ale oprócz tych wszystkich zawodników to trzeba sobie powiedzieć, że wszyscy zawodnicy są, no tych kontuzjowanych no to wiadomo, ale oprócz tego wszyscy są gotowi, że tak powiem, na 100%, tak twierdzi Rude, także można mu w jakimś tam stopniu jak najbardziej wierzyć. Jeśli chodzi o jedenastkę, którą tutaj pewnie bym widział, bo uważam, że jak najbardziej jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Także już, no tak w sumie mam jakiś pomysł na tą pierwszą jedenastkę Wisły Kraków i mam nadzieję, że w tej jedenastce nie znajdzie się Jesus Alfaro. I dlaczego? Bo ktoś powie, że w meczu z Odrą Opole nie zagrał wcale tak bardzo źle. No i oczywiście, no będziecie mieli rację, że zagrał przeciętne spotkanie. Okej, z tym się jestem w stanie zgodzić. Ale myślę, jednocześnie myślę, że fajnie by było zagrać Rodado, Goku, Baena, Carbo, Duda, tylko że tutaj nie chciałbym jednej szyty, troszkę źle powiedziałem, bo chciałbym inaczej, nie, w sumie dobrze powiedziałem, dobra, tak się trochę zawahałem, Carbo, Duda, tylko żeby Bregu zagrał na środku, widziałbym tego zawodnika, bo on naprawdę potrafi piłkę podać, Goku, Baena na skrzydłach, Rodado oczywiście na napadzie, Carbo, Duda w środku pola, Krzyżanowski tutaj, bo naprawdę ten ostatni mecz taki bardzo dobry w jego wykonaniu, Joseph Kolej z Urygą na obronie, no i oczywiście Szot na prawej stronie, tak bym to widział, i Alvaro Raton w bramce, myślę, że to jest taki skład, który mógłby zaskoczyć, a jak będzie, no to się oczywiście okaże. Ale Wisła na pewno przechodzi trudne momenty, a jednak punktowo nie wygląda to wcale najgorzej, także liczę, że w tym meczu wszystkim zagramy mądrze, wszystkim zagramy trochę bardziej taktycznie, choć uważam, że tutaj gra ofensywna też może się Wiśle Kraków mocno opłacić. Liczę na to, że właśnie to ta skuteczność przyjdzie w tym meczu, bo tej skuteczności moim zdaniem jeszcze brakuje. Oby, żeby też próbować tych strzałów z dystansu, bo te strzały z dystansu naprawdę mogą też zaskoczyć i na to głęboko liczę. A jak będzie, no to zobaczymy już tak naprawdę dzisiaj o godzinie
No mecz co 20:30 się zaczyna, czyli tak koło po 22:30 myślę, że będziemy wiedzieli już wszystko na temat tego spotkania i będziemy mogli to jak najbardziej podsumowywać. A ja się z wami żegnam, przepraszam was, że ten materiał tak wyszedł jak wyszedł, w sensie takim, że jednak no, trochę się tam tutaj powahałem, ale wiecie, to wszystko na spontanie, jak zawsze, także myślę, że jesteście już przyzwyczajeni, także już wiecie, czego się spodziewać, ale w każdym razie zapraszam was do subskrypcji tego kanału, żeby być oczywiście na bieżąco z każdym filmem. No i co? Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Piona!